Podczas wrześniowego posiedzenia Rady Miejskiej Suwałk jej przewodniczący wyraził niepokój o los jednej z inwestycji, która wprawdzie nie leży w gestii samorządu, ale dla mieszkańców jest niezwykle istotna. Chodzi o nową siedzibę Sądu Rejonowego, który dzisiaj korzysta z pomieszczeń Parku Naukowo-Technologicznego. Bo sąd już w sądzie się po prostu nie mieści. Z informacji prasowych wynika, że w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na likwidację skutków powodzi, polski rząd dokonał w projekcie budżetu na przyszły rok stosownych korekt i przesunięć. Podnosił Zdzisław Przełomiec zarówno podczas sesji, jak i w późniejszej pisemnej interpelacji. Jego niepokój obudziła informacja o zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych w resorcie sprawiedliwości. Tymczasem miasto Suwałki już dawno przekazało działkę na cele realizacji inwestycji, wydano też pozwolenie na budowę. I póki co na tym zakończyły się działania, nawet nie odbył się przetarg, mówił i pisał przewodniczący rady. Stwierdzeniem o braku działań kompletnie nie zgodził się prezes Sądu Okręgowego Jacek Przygódzki. Na blisko 3 gęsto zapisanych stronach wyjaśnia meandry postępowania i wylicza podjęte działania. Wszystkich przytaczać nie będziemy, ale według informacji Jacka Przygódzkiego trwają szlify ostatecznej wersji umowy na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trwa też opracowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego. Inwestor dokłada wszelkiej staranności, aby ogłosić postępowanie jeszcze w miesiącu październiku bieżącego roku. Prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Czytamy w odpowiedzi na interpelację samorządowca.